Johan Cruyff Arena, położony w Amsterdamie słynny obiekt piłkarski, już czeka na dzisiejsze zmagania. Witając się z Państwem, zapraszamy do wspólnego oglądania. A ze stanowisk komentatorskich witają się z Państwem zwarci i gotowi Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Wszyscy kibice europejskiej piłki w najlepszym wydaniu od dawna liczyli dni do dzisiejszego spotkania. Oto startuje najlepsza liga świata. Oto startuje UEFA Champions League. Zaczynamy emocje w fazie grupowej. Czego jak czego, ale piłkarskich wrażeń przez wielkie W na pewno nam tutaj dzisiaj nie zabraknie. Każdy mecz w fazie grupowej jest ważny. Trzeba regularnie gromadzić punkty i grać swoje, nie oglądając się na rywali. Liczę na dużo dobrych piłkarskich emocji. Tak prezentuje się skład Ajaxu. Zanosi się na to, że zagrają 1-4-3-3 z klasycznymi skrzydłowymi, Jacku. Czyli najpewniej postawią na wrzutki do środkowego napastnika, grę na obieg bocznych obrońców i asekurację obrony przez środek pola. Konserwatywne ustawienie jak na dzisiejsze standardy, ale to nie znaczy, że się nie sprawdzi. Oto skład gości na to spotkanie. A więc zagrają 1-4-3-3 z parą skrzydłowych. Powiedziałbym, że dość konserwatywnie, ale jak się ma w środku ataku wysokiego napastnika, to takie ustawienie może się sprawdzić, zwłaszcza gdy skrzydłowi potrafią dokładnie dorzucić piłkę. Zobaczymy, czy ta trójka w środku pola nie będzie zbyt osamotniona, bo na papierze wygląda to bardzo ofensywnie. Stanisław Lobotka. Może jeszcze pociągnąć skrzydłem, korzystając z błędu ustawienia rywali. I doskonała okazja! Tak, jeśli naprawdę chcą pokonać tego bramkarza, to na pewno nie takimi strzałami. Bez większego problemu broni. Krótkie wybicie, podanie do kolegi. Nie, nie daje się zaskoczyć. Zieliński przyjmuje piłkę. Muszę być groźnie. Jak to rozegra? Nieźle było to przymierzone, ale jednak odrobinę niecelnie. Naprawdę niewiele zabrakło. Minimalnie źle ułożona stopa. Jacku, można chyba się spodziewać, że rywale będą się dziś szczególnie koncentrować na tym zawodniku. Zlekceważenie go mogłoby się zakończyć katastrofą. W każdej drużynie jest potrzebny taki zawodnik, który potrafi przyspieszyć, z piłką czy bez, swoimi zagraniami. Ale uwaga, bo gol! Otwiera nam się wynik w dzisiejszym meczu. Jest i powtórka gola, strzał na krótki słupek. Pogratulować sprytu i celności, ale też można mieć pretensje do obrony. W tym miejscu raczej nic nie powinno im zagrażać, a mimo to tracą bramkę. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Bergwijn.
Dostał piłkę Mohamed Kudus. Twardo, ale skutecznie. Odebranie piłki. Dobrze teraz pod bramką rywali. Jak to zakończą? Teraz przed szansą. Świetnie, skuteczna interwencja. Piotr Zieliński z rzutu rożnego. Uwaga, wciąż groźnie, mimo wybicia. Piłka do Lozano. Układało się to nieźle, ale tym razem obrońcy byli czujni. Ładnie teraz górą. Bergwijn ma teraz piłkę. Przechodzi ze skrzydła w kierunku pola karnego. Steven Berghuis. No to powinno być wyrównanie. 100% okazja. Nie mam pojęcia, jak to nie wpadło. Mogą potem tego bardzo żałować. Mario Rui. Zieliński. Dobre, prostopadłe zagranie piłki. Jest! Umieścił piłkę w siatce! Prowadzą teraz już 2 golami. Bramkarz może mieć pretensje do obrony, która się tam mocno pogubiła. Popatrzmy, łatwy strzał z bliskiej odległości i żadnych szans dla golkipera. Na razie 2-0. Numer 8, Simeone. I przy piłce Bergwijn. Czysta interwencja i zaczną zza linii bocznej. Blind kontroluje piłkę. Podanie przejęte. Co dalej? Sędzia pozwala grać dalej. Jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. I teraz ma piłkę Tadić. Uwaga! Musi to wykorzystać! Tak jest! Taka obrona tylko wzmacnia pewność siebie, całej defensywy. Zrobił to, jakby nie było nic łatwiejszego pod słońcem. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Broni, ale piłka w grze. Świetnie teraz wyjaśnił sytuację obrońca. Zanosiło się na to, że będzie groźnie. Wyraźnie nie przyjmują do wiadomości niekorzystnego rezultatu. Szarpią, walczą i chcą wrócić do gry. Dzielnie wspierają ich w tym kibice. Proszę tylko posłuchać. Zieliński. Wow, a skąd on tam się wziął? Uratował zespół przed najgorszym. Irving Lozano przy piłce. Nie, nic z tego nie będzie. Piłka poza linią bramkową, mimo że przecież obrona nie naciskała.
Goście nie dają gospodarzom nacieszyć się piłką. Całkowita kontrola nad przebiegiem spotkania raczej nie wróży dobrze drużynie przeciwnej. Prowadzący spokojnie sobie rozgrywają piłkę, a cenne minuty mijają. Ma piłkę na skrzydle. I co teraz? Popatrzmy. No i nie za dobre było teraz to dośrodkowanie. Steven Bergheis. Lucas Ocampos. Celne, prostopadłe zagranie. I mamy skuteczny odbiór. Świetne zachowanie. Decyzja sędzi, to był faul. Rozpoczną od rzutu wolnego. Dušan Tadić. Ajax może ruszyć skrzydłem. Sporo miejsca. I ruszają z kontrą. Będzie ciekawie. Ależ teraz rozczarowanie. Ten atak wyglądał obiecująco. A jednak spalił na panewce. Nie, nie daje się zaskoczyć. Głęboka ta centra z narożnika. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. Mam do ciebie pytanie za 100 punktów. Gdzie jest Dušan Tadić? Bo w tym meczu zupełnie go nie widać. Jak na dłoni widać było na tej grafice, którą przedstawił nam realizator, że pod bramką rywala właściwie znika. Nie ma go w grze, nie wychodzi na wolne pole, nie stwarza okazji partnerów. I oto ruszyła druga połowa pierwszego meczu fazy grupowej UEFA Champions League. Niezły pomysł na akcję, ale ostatecznie górą wyszli z tego obrońcy. Musi być czujny, bo straci piłkę. Bergwijn. Ale czyściutko wygarnął tę piłkę. Zieliński. I to tyle z tej akcji. Świetnie się teraz zachował. Przerwał groźną akcję. Simeone. Na dobieg, górą, z wyczuciem. Szansa na gola. Bardzo dobrze zachował się bramkarz. Zatrzymuje ten strzał. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. No i nie udało się teraz wyjaśnić sytuacji. No, zapowiadało się nieźle, ale jednak z dużej chmury mały deszcz. Teraz chcą wyjść z szybką kontrą. Ten kontratak zaczął się nieźle, ale nic z tego nie wyszło. Sędzia dostrzega to przewinienie, ale pozwala grać dalej. Podanie do Zielińskiego. Tak, świetnie teraz bramkarz.
Ajaxie. Dojdzie teraz do zmiany. Krótkie rozegranie ze stałego fragmentu. I centra. Bądźmy szczerzy, to była łatwa interwencja. Ostatnie pół godziny gry przed nami. No tak, ładnie, ale czasami obrona jest po prostu nie do przejścia. Dusan Tadić otrzymał podanie. Tracą teraz piłkę. Świetne teraz prostopadłe do granie i teraz z dystansu. Kuba bez trudu łapie teraz piłkę bramkarz. Koniec tej akcji. Złamał w tej sytuacji przepisy, nie ma co drążyć. Obie ekipy doszły do wniosku, że przyszedł czas na zmianę. Czy wpłynie to na obraz gry? Dośrodkowanie, ale obrońca zdecydowanym zagraniem wyjaśnia całą sytuację. Prowadzi piłkę, coś próbuje wykombinować. Dobre teraz wybicie. Chwila oddechu dla obrony. Złapią kontakt. To jest gol! Tym trafieniem daje zespołowi nadzieję na odrobienie strat. Może teraz pójdą za ciosem, kto wie? Oglądamy teraz powtórkę tego gola po cierpliwie budowanej koronkowej akcji. Na koniec postanowił kropnąć z całej siły i piłka błyskawicznie minęła bramkarza, mimo że do bramki wcale nie było tak blisko. I zaczynają. Ajax potrzebuje jednej bramki na wyrównanie stanu meczu. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Piotr Zieliński. Zieliński ma partnerów do rozegrania. Okazja na gola. Bramkarz jednak interweniuje wzorowo. Zrożnego w okolice jedenastki. Interweniuje i mogą odetchnąć z ulgą. Zieliński przyjmuje piłkę. Piłka podana do Politano. Znakomicie w obronie. Znakomicie. Groźna akcja zatrzymana. Mogą tu teraz groźnie skontrować. Dusan Tadić otrzymał podanie. Regulowany celownik ten zawodnik. Niebywałe. To niesamowite, że piłka nie wpadła do siatki. Niesamowite, jak blisko wyrównania była teraz przegrywająca drużyna. Wszystko wyglądało jak należy i tam musiała paść bramka, a jednak nie padła. Wszystko dzięki interwencji bramkarskiej. Słyszymy, ile kibice oczekują po tym rożnym. Nic dziwnego, piłkarze już dawno nie mieli lepszej okazji na wyrównanie. Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Wybił, ale źle. Dalej jest groźnie. Nie mogę wierzyć w to, co się stało. Jak mógł nie trafić do siatki w tak prostej sytuacji? Zwłaszcza, że wszystko zrobił naprawdę dobrze. Wszystko poza strzałem.
Simeone. Piłka wypita przez bramkarza. Bardzo dobra interwencja. Jednobramkowe prowadzenie w końcówce. Bardzo łatwo stracić. Mają rzut rożny. Postarają się więc zwiększyć przewagę nad rywalem. Piotr Zieliński z rzutu rożnego. Uwaga, niewiele dało to wybicie. Lozano. Ważna teraz interwencja, dzięki której wciąż pozostają w grze. Tak, jedna bramka to wciąż jest różnica, którą można w końcówce odrobić. Krótkie rozegranie spod chorągiewki. Giovanni Simeone. Wow, to drugie jego trafienie dziś. Wyjątkowo dobrze układa mu się ten mecz. Brawo. To rozegranie rzutu rożnego warto raz jeszcze obejrzeć na powtórce. Znakomita okazja do strzelenia gola z takiej odległości. Trudno się pomylić. Na tablicy wyników 3-1. Taylor. Blind. Daily Blind. Zastosowana korzyść. Gra idzie dalej. To się nazywa ciąg na bramkę. To pachnie groźną akcją. Ależ teraz rozczarowanie. Ten atak wyglądał obiecująco. To był zdecydowanie nieczysty wślizg. Ciekawe, czy sędzia zdecyduje się na karę indywidualną. Nie, tak grać nie można. Sędzia pokazuje żółtą kartkę i udziela ostrzeżenia. Oby skutecznego. Ajax oddaje piłkę. Simeone. Ajax może ruszyć skrzydłem. Sporo miejsca. Koniec meczu. Nie udało się zdobyć punktów w pierwszym spotkaniu fazy grupowej. Porażka wynikająca z niefrasobliwości. Chyba nie docenili klasy rywala, który poczynał tu sobie dziś bardzo śmiało przy biernej postawie obrony. Oddali też środek pola na tyle, że nie byli w stanie przeciwdziałać rozwijającym się atakom, ani intensywnie konstruować własnych. W kolejnych meczach UEFA Champions League potrzebna im zmiana taktyki.